Dobra, dojechaliśmy już do dworku, zobaczcie. Droga godzinna, ale jesteśmy. Cześć, Nadusia! Hej! Naduśka gotowa, zobaczcie. Gitara. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś jest ze mną moja siostra Nadusia. Hej! Zobaczcie, pisaliście w komentarzach, że więcej Nadusi, więc dziś przywiozę wam Nadusię. Razem z Nadusią będziemy nagrywać odcinek Back to School. Z tego względu, że Nadusia idzie do pierwszej klasy podstawówki i stwierdziła, że może mi doradzić, co warto zaopatrzyć się do szkoły. Widziałam kilka odcinków na YouTubie, ale nigdy nie widziałam, żeby wiecie, było takie gigantyczne podsumowanie, kilka sklepów itd., więc chciałabym dzisiaj zrobić dla was taki ogromny research, gdzie warto kupić tanio, gdzie warto kupić fajne rzeczy, różowe rzeczy, gdzie po prostu będą najlepsze. Dzisiaj wybieramy się do sklepów do Sinseya. No, może wam jeszcze w sumie nie będę zdradzać czy nie zdradzać? Nie zdradzam. Nie zdradzam. No i jeszcze mam dla was super planery, o których przekonacie się później, bo stwierdziłam, że fajną opcją jest segregator. Ale co? O co chodzi z tym segregatorem? Wszystko powiem wam. Ja wiem. Później, tak, Nadusia wie. A co mają Nadusia robić? Co? Co mają Nadusia robić? Subskrybować kanał Wesel i dawać łapki w górę. Dokładnie, subskrybujcie i zostawiajcie łapki tutaj na dole, pod filmem. No a my się już zbieramy do sklepów, zrobiłyśmy mały research z Nadusią. No i dzisiaj Nadusia mi będzie pomagać. Ja oczywiście kilka z tych rzeczy będę kupować Nadusi, bo Nadusia idzie do pierwszej klasy i to będzie jakiś taki prezent dla niej. No ale też po kolei będę wam mówić, co jest... trochę mało, bo akurat ja już sobie trochę kupiłam. Tak, Nadusia już ma kilka rzeczy od rodziców, ale ja stwierdziłam, że wiecie, muszę też dołożyć, też muszę zadbać o moją siostrzyczkę. No i powiem wam też, co możecie znaleźć fajnego i gdzie. Lecimy! I zbijamy. Dzisiaj będziemy tak nagrywać kamerą, pewnie będę musiała chodzić tak, żeby wiecie, dorównywać Nadusi. Ale dobra, lecimy. Jesteśmy już pod galerią, Naduśka zasnęła, zobaczcie. No, pani pomocnik, dziękuję bardzo. Co te pościg? Elegancko, to idziemy do wejścia. Mega modne są teraz takie transparentne piórniki, kozackie są. Tylko ten kosztuje 22 ziko. Jest super, fajnie, Nadusia, jak to świeci na wszystkie kolory. Mi się podoba. Zobaczymy jeszcze gdzie indziej, bo ten w sumie jest spoko, ale nie jest taki poręczny, bo jest dosyć duży, więc pojmęliśmy wszystkie krepki, co? Wyszłyśmy właśnie z H&M i tam znaleźliśmy tylko piórnik, więc idziemy teraz do Reserves, bo całkiem czasami sieciówki mają fajne rzeczy do szkoły. Zobaczymy. Jak już są na zimę rzeczy. Dobra, jednak w Reserves nic stacjonarnie nie znalazłam, ale nawet piórników, ale podobno są na stronie, także jeżeli macie jakieś pomysły, to przejdźcie oczywiście na stronie, bo na stronie zawsze internetowo jest więcej rzeczy. Ale to nie koniec sieciówek, jeszcze idziemy do Bershki, Stradivariusa i Pull&B. Tam na pewno coś znajdziemy. Świecące, przekozackie. To takie małe. Ale to bardziej chyba do takich dziewczyn typu gimnazjum, liceum, gdzie się nie nosi tyle książek. No, a patrz jak fajnie wygląda, zobacz Lucia. Ale to pozwala jakieś wyciągnięcie takie kozacko, tak świeci ładnie. No, tylko że trochę mało opakowny. Mało opakowny, to racja, mało opakowny, ale fajny, super ancko się świeci. No, i on jest w Berszce za 89 ziko. 89 zł kosztuje w Berszce. Całkiem fajny, ja daję oksa. O, tutaj jest coś back to school, zobacz. Fajne takie przypominacze. O, ja takie mam. Masz takie przypominacze? No, popatrz, bo to są takie karteczki, które się przykleja. Ale mi się to podoba, to jest w ogóle fajna sprawa, bo zobaczcie, to jest Love it, remember, important. Kozackie, ja to biorę. Bez kitu. Kosztuje to w Berszce 39,90. Ale ty nie chodzisz do szkoły. Wiem, ale ja teraz będę dużo notować. Studia się zaczynają, to jest dla studentów oczywiście. To trochę za dużo. A teraz przed nami Flying Tiger. Tam jest, wydaje mi się, że tam jest najwięcej rzeczy do szkoły. Takie, które, tam są takie pierdółki, tam są takie właśnie zeszyty, długopisy, notesiki. Pełno tam jest rzeczy. Ostatnio tam kupiłam taki brokatowy, różowy zeszyt. Mega fajne tam są rzeczy. Zobaczcie, Nadusia. Tutaj będzie najwięcej rzeczy takich fajnych. Bierzemy koszyczek. Patrz, ile to jest zeszytów. O, ja mam też te karteczki, bo to są takie fajne, Nadusia, że sobie piszesz i one się tak odklejają. To są takie przylepne. Tylko takie duże. Mega fajne one są. O, tych nie widziałam jeszcze. To są takie, zobacz, że możesz sobie przykleić do lodówki na magnesie i możesz sobie przykleić i pisać na przykład poniedziałek, musisz, masz na przykład tańce, we wtorek, literki. Fajne, co? To jest fajne. Fajne, bierzemy to? No. No, to mi się też podoba. To wygląda trochę jak taki pamiętnik, jak byłam mniejsza, to miałam takie pamiętniki. To jest jeszcze taki. No. Głodny i jeszcze tu jest... I mazaki wszystkich kolorów, zobacz. I te mazaki tutaj kosztują 15 zł. Co, Nadusia, co bierzemy? O, te teczki są super. Ja właśnie już mam kilka tych teczek. Wezmę sobie jeszcze kilka. One kosztują 6 zł, ale mają super kolorki, bo są różowe. Ja mam teraz wszystko, co różowe. A zobacz, tutaj są też takie planery na studia. Tutaj sobie wpisujesz plan lekcji i kalendarz.
tym, bo nie jest też do szkoły. Mi się wydaje, że to jest super. Ja na przykład jak byłam mniejsza, to uwielbiałam sobie tak wszystko planować i wszystko sobie wpisywałam, serio wszystko. I on jest po 12 zł, taki terminarz, ekstra, mi się podoba. O, ja mam ten zeszyt, patrz, taki tylko różowy. O, i ten mam, no, dokładnie ten mam. Śliczny on jest, patrz, Dusia. Zobacz. Brokatowy, mam do... No, ładnie. Ale kozak. Fajna teczka, kozacka. Tutaj jest fajne to, że możesz sobie podpiąć. Zawsze jak robiłam na przykład jakieś, recytowałam i tak dalej, to sobie takie właśnie brałam, sobie przypinałam tu karteczki, to jest ekstra. To jest też nawet fajne, na przykład jak ktoś ma firmę, typu ja, i sobie właśnie biorę i podpinam sobie tak fakturki. Ekstra to jest, ładnie to wygląda, biorę to. I biorę ci taki zeszyt różowy, fajny? Ziska mówiła, że potrzebuje dziurkarz do segregatora, a o segregatorze powiem wam później. Tak, tu są piórniki, zobaczcie jaki jest gigantyczny wybór piórników, każdy. Tu jest nawet ślad. No, z flamingiem. Ale nie wiem, czy on się zmieści do takiego plecaka małego. Ja zawsze byłam tego typu osobą, że zawsze sobie brałam jak najmniejszy piórnik, jak najmniej zeszytów, wszystko sobie próbowałam umieścić w jednym, żeby nie nosić za dużo. Na przykład miałam jeden zeszyt, który był taki gruby, sobie go przedzielałam na przykład matma, polski i nie miałam wszystkich innych języków. Jeszcze plecak jakiś. Pineski i spinacze, ale kozak. Tego właśnie szukałam, wszystko tu będzie różowe. O tym właśnie mówię, zobaczcie, na przykład to jest zeszyt od wszystkiego. Tak jak właśnie, taki ja właśnie miałam w liceum. Że na przykład to była matma, nie, matma nie była w linii, ale zawsze miałam taką kratkę. Na przykład to była matma, to była historia, to był angielski, tak wszystko było od czegoś innego i miałam jeden zeszyt do wszystkiego. Co to jest? Karteczki? Pokaż. To są chyba gumki do mazania, no. Gumka do ścierania, ale taka ogromna, co? No. A zobacz, Dusia, jakie to są naklejki. Różne kształty, na przykład jest muzyczka. Fajne, może takie weźmiemy kilka. No. I będziesz mogła sobie na przykład sama przyozdobić zeszyty, to jest super, ja zawsze lubiłam takie DIY. O, albo to jest super też zestawik. Pełno kredek, różne kolorki, gumka i podkrugiwaczka. Kozak, Marusia. Wow! Aż tyle. Ale śmieszne, co? O, jeszcze jest ten. To jest na wodę, na śmigus dyngus. Ciebie cykam. Ej, tu jest tyle rzeczy, że zobaczcie jak my się zachowujemy. Jesteśmy tutaj w raju po prostu. To jest taki sklep, że tutaj wszystko można by było wykupić. Naprawdę. To jest taki mazak do domu ekipy, żeby nigdy się nie zgubił. Pokaż co to. Fajne, jakby ci się nudziło na lekcji, to możesz przejść labirynt. Ja u Karola ostatnio. Gdzie to znalazłaś? Ale fajny. A tu jest w ogóle jeszcze taka strugaczka wielka. A tu jest pan. Z brokatem. Wow, ale... Ja lubię takie pierdółki. Ma sobie ładny kwiatuszek, a to jest tak naprawdę długopis. Ej, ale tu jest naprawdę mega dużo rzeczy do szkoły. Jak będziecie kiedyś szli do szkoły, musicie tu koniecznie wstąpić. To jest naprawdę tyle rzeczy. Patrz na Dusię, tu są takie łatki do zapresowania. No możemy sobie to zapresować na kłódkę. Ja tego nie widziałam, kozackie. Ja widziałam to na filmikach takich. Usta. O, babeczka. To jest sushi. Sushi. Jesteśmy teraz przy kolejnym sklepie i to jest Sinsay. Tam mogą być całkiem fajne rzeczy. Szczególnie dla Nadusi. No, właśnie, jaki tu plecak. Ale słodki taki z myszkami, zobacz. Tu jest jeszcze. To jest taki lewianku. Kozacki, a ile on kosztuje? 80 zł. Ale ja już mam poza tym plecak. No wiem, ale słodki ten. Całkiem fajne. Dobra, nie patrzymy na ciuchy, nie patrzymy na ciuchy. Jaki słodziuchny. No. Tu jest, serio, to jest raj dla bobasy. Patrzcie ile plecaków. Ale kozak. I ten słodki różowy, zobacz Nadusia. You totally can. O, czyli potrafisz za 59,90. Ale jeszcze tak, fajnie. Ja już mam wszystko prawie. Ekstra. Ej, ale kozackie są tutaj te plecaki. Ten jest już troszkę droższy, bo jest o 20 zł droższy, ale tak jest fajny. To już jest porządniejsze. Kozackie są tutaj plecaki. To troszeczkę nie w moim stylu, bardziej takie dla dziewczynek. Ale też fajne. Linijka z jednorożcem. Kozacka, myślałam, że to z przełówku byłaby fajniejsza, ale też jest super. Taka mała i ta. Ciekawa, co? O, tutaj też są te kalendarze. I zobaczcie, tam były za 12 zł i tutaj też są 12 zł. Chodź na duszę, zobaczymy jeszcze jakieś inne rzeczy, ale na pewno ta linijka jest super antyna. No, jej jeszcze nie mamy. Werka, nie pamiętam. Ale ja tak często robiłam, że kosmetyczki brałam. Wera, nie pamiętam. Dobra. Nie na ciuchy! Zasuwać mi na regał. I nie przyglądam. Karol, musisz ją wziąć na zakupy. Będzie mnie wyganiać ze sklepu. Dobra, teraz tutaj przed nami jest Homla. Tu są też super dodatki do domu i też właśnie do szkoły. Dobra, tu lecimy, Nadia, uważaj. Tutaj znalazłam moje wymarzone lustro. O, zobaczcie, tutaj też są takie różne rzeczy do szkoły. O, jakieś takie naklejki, długopisy.
tu są takie bardzo delikatne. Zobacz, tutaj to jest taki zestaw za 12,90. O, i tutaj kupiłam swój strzywacz złoty, żeby mi pasował. Mega ładny, do złotej ściany, wiadomo, nie? Szukałam takich spinaczy, ponieważ kupiłam tutaj takie na polaroidy. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I sobie podspinałam z polaroidów i nie miałam na tyle. Mam za dużo polaroidów, żeby wszystkie spiąć. I szukałam takich i wreszcie znalazłam. Ale przesłodkie, zobaczcie, jakie są notatniki. Na przykład tutaj są takie z Note, tutaj jest takie Don't Give Up. Mega fajne, za 9,90. Kurczę, szukam koszyczków, które kupiłam już tutaj w Homli. Mega fajne, żeby sobie powkładać zeszyty w jednym miejscu. Właśnie tego koszyczka szukałam. Mam już taki jeden, ale jeszcze mi potrzeba więcej, bo jeden wezmę jeszcze do auta. One są śliczne, naprawdę są super. I ten koszyczek kosztuje tutaj, już wam mówię ile, 39,90. Więc w sumie ta cena jest taka średnia, ale też fajne jest DIY, że możecie sobie taki koszyczek zamówić na Allegro za, nie wiem, 8-10 zł i sobie taką złotą farbą przemalować, żeby więcej rzeczy sobie za jednym razem zrobić. To jest też super. Na razie biorę to. Wszystko złote, pod złotą ścianę. Tutaj też jest mega ładny. Ten jest super kalendarz. Aż śliczny taki. Taki wodoodporny? No, jest taki, że jak klapnie, to nie będzie widać. No, tylko mega, że na kartki to będzie. No, troszkę na kartki. Jest jeszcze inny wariant kolorystyczny z takim, ale serio, w Stradivariusie są mega ładne te kalendarze, są super. Ale jest jeszcze wersja marmurkowa i one są w cenie 69 zł. Całkiem spoko. Teraz przyszliśmy do Empika i tutaj jest po prostu raj. Tu jest pełno zeszytów, zobaczcie, jakieś takie twarde okładce, miękkie okładce. To jest naprawdę mega duży wybór, ale tutaj też ceny są takie dosyć wysokie. No, mega dużo taki pushy. Ups. Pushing kod. Tutaj też są te gigantyczne długopisy. To tak śmiesznie wygląda, zobacz, taki mały długopis, cieniutki i taka gigantyczna kulka. Co no? Z tego, że jak piszesz, to nie widzisz w ogóle, dokładnie, co piszesz, bo... Ale patrz na tych plecaków, no mega tutaj są, jest duże zaopatrzenie na te wszystkie rzeczy. Ale zobaczcie, tu już na przykład plecak nie kosztuje 60 czy 70 zł, tylko 129, 139. Więc te ceny już naprawdę są dosyć spore. O, ale ja chciałam kupić segregator, bo zaraz wam pokażę, do czego mi się przyda. O, dokładnie, taki różowy, a jest jakiś pudrowy różowy, widzicie, jakiś taki jaśniejszy. I zobaczcie, też są teczki, i na przykład teczki w Empiku kosztują już 10 zł, a na przykład w Flying Tiger kosztowały 5-6 zł. Tutaj zeszyt kosztuje 25 zł, a w Flying Tiger 6, więc mega duża różnica. Mam segregator i co? I chyba lecimy do domu. Pójdziemy do supermarketu i tam jeszcze zobaczymy, jakie są ceny, bo na przykład w Auchan zawsze są jakieś takie niższe ceny, więc zobaczymy, czy tam już jest serio taka diametralna zmiana. No i jeszcze poza tym musimy iść po maseczki. Tak. Wybieramy z Dusią maseczkę, będzie robić piżamy party. No. Ja na maseczkę. Zobaczcie, jesteśmy teraz w Auchan, bo tutaj są mega tanie rzeczy. Zobaczcie, teczka za 19 ziko, plecaki, w ogóle jakieś świecące, co? No i to on się zmienia na... Ja jestem ciekawa, jakie to są ceny. O, ja miałam kiedyś takie z księżniczek, jak byłam mała. Za 62, za 50, za 88. No, tutaj są rzeczy, które są dostępne praktycznie w każdej... No, co zrobiłaś? I zobaczcie, na przykład są teczki za 2 ziko. Tutaj są w ogóle najtańsze z wszystkich tych, które patrzyliśmy. Zobaczcie, też są różowe, też są kolorowe. Kosztują 2 złote, a nie 6, więc też spoko. Tutaj są tapety kurczowe, które są mega przydatne. Ja miałam, jak byłam dzieckiem, taką, a teraz w Krakowie mam taką i ona jest super, Madusia. Bo tu możesz sobie zapisywać, na przykład, że lekcji angielskiego albo zapamiętać sobie jakieś słówka, co się uczysz. Ja sobie zapisujesz i patrzysz na nie na przykład przez tydzień. To mega fajnie się wtedy możesz uczyć. A w drugim, drugiej alejce jest coś na plastyki. O, no to lecimy do drugiej alejki, dobra. Jeszcze takie, nie. Dobra, no to ja już wszystko wyciąga, idziemy dalej. Ej, serio, tutaj w tym sklepie można znaleźć wszystko za jednym razem, wszystko. No. Tylko tu jest większe prawdopodobieństwo, że dzieci ze szkoły będą mieć takie same rzeczy jak wy. Czyli na przykład idąc sobie na przykład kupować jakieś rzeczy do Stradivariusa, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że jakieś dziecko będzie mieć samo. Kredki, na dokładnie, kredki, 26 groszy, 59 groszy, złoty 90, 19. Podsumowując, wszędzie możesz znaleźć fajne rzeczy, ale muszą najtańsze, a najbardziej wydziwiane chyba właśnie we Flying Tiger, albo na przykład w takich sieciówkach typowych, które robią sobie właśnie takie swoje rzeczy, które wiadomo będą troszeczkę droższe, tak jak na przykład te zeszyty ze Stradivariusa czy te kalendarze, ale to na pewno będzie was wyróżniało. A my z Natusią idziemy teraz po coś do jedzenia, no i widzimy się już z nami w domu. Widzimy się później! Jest już dzień kolejny, jak zobaczcie, spędzam czas z Natusią i zrobiłyśmy sobie warkoczyki! Mamy wspólne warkoczyki, ja mam różowe ze srebrnem, a Natusia ma takie fioletowe. Nie, mam błyszczące takie, no, które świecą w... Ja siedzące w ciemności, te żółte chyba. No, prawdopodobnie one świecą, ale jeszcze no, nie wiadomo. Ale w ogóle kozacko to wygląda, dzisiaj mamy taki sister time, ale chciałabyśmy z Natusią jeszcze wam podsumować, co kupiłyśmy i co fajnego naprawdę udało nam się złapać w tych sklepach. Także, podsumowując, jedna z fajniejszych rzeczy, czyli taki jakby koszyk, który
możecie sobie przechować różne rzeczy, typu na przykład w tym koszyczku możemy sobie trzymać wszystkie zeszyty. Zobaczcie, mamy tak, koszyk i wkładamy sobie do niego na przykład segregator. Udało nam się też złapać kilka teczek, ale na przykład fajne teczki były we Flying Tiger, gdzie mogę wam polecić, i w Oszołomie, serio w Oszą są super teczki. W Empiku nie polecam z tego względu, że są po prostu drogie. Po to są teczki, że na przykład fajnie jest oddzielać sobie na przykład miesiącami sprawdziany, kartkówki, na przykład nie wiem, jakieś prace, które macie, żeby potem łatwiej było je znaleźć, a w moim przypadku ja po prostu będę tutaj trzymać faktury prowadząc firmę. Karteczki samoprzylepne, wszystko możecie sobie tutaj organizować, żeby wszystko mieć w jednym miejscu. Ja na przykład te teczki będę wkładać pewnie do tej dużej, do tego dużego segregatora, żeby wszystko było w tym. Co jeszcze nam się udało kupić? To jest właśnie ten zeszyt, który ja wcześniej kupiłam i kupiłam taki sam jeszcze jeden, zobaczcie, na dusi do szkoły. Mega mi się podobają te zeszyty, są fajne, są wyróżniające się i są różowe. Także mogę kilka plusów. No. Tu jest jeszcze taka tęcza z takimi kumeczkami jakby. Tak. To są te długopisy, które z wariowane nam udało się znaleźć. W ogóle kiedyś ja chciałam kupować tylko klasyczne długopisy, a teraz im dziwniejszy, tym fajniejszy. Moja przyjaciółka mnie tego nauczyła, bo ona ma cały czas jakieś inne długopisy i to jest mega fajne. A fajną też sprawą są stemple, którymi możecie sobie przeozdabiać na przykład podpunkty, to co wam właśnie już mówiłam, wzięłyśmy te stemple, bo to jest ekstra sprawa. Yes. Tutaj jest ta linijka, co mi się mega spodobało, bo zazwyczaj te linijki zajmują mega dużo, wiecie, miejsca w piórniku, a to jest taka malutka, skromna, fajna w ogóle z jednorożcem linijka. Ekstra. No właśnie, i ona jest chyba gumką jeszcze do mazania. Ej, może. Tutaj są na dusi naklejki, które wzięłyśmy. Takie. Takie, jeszcze ostatnie takie. Dokładnie, czyli kilka wariantów i to jest mega fajne. Na przykład do przyozdawienia sobie na przykład teczki czy zeszytów. Fajnie, żeby się po prostu wyróżniać, co nie? A tu jest w ogóle jeszcze, co to jest? To są też takie jakby koperty, żeby trzymać sobie jakieś notatki. Tutaj jest mała, a to jest duża. Ja sobie wzięłam też kilka takich naszywek, ale to jest w ogóle off topic z tego względu, że ja po prostu sobie będę naszywać na kurtki. No właśnie, bo na przykład to jak jest plama, na przykład jak ci się to brudzi, że na przykład nalewam sobie herbaty. O nie, moja ulubiona bluzka to sobie zaszyję. O, dobre! Dobre, czyli nie tylko do ozdoby, tylko na przykład jak się ma jakąś plamę. No, dobra, Nadusia, piona. A Nadusia w ogóle mnie nauczyła, jak to było? Żółwik, beczka i piąteczka. Czyli tak, jeszcze mamy taką teczkę. Ty można się tak fajnie bawić. No i jak tyle. Jak mamy na jakiś sprawdzian, to... Idealnie, żeby jeszcze posłuchać panią. Kolejne rzeczy, czyli o, ten planer, Nadusia. Planer, że na przykład jak jest sobota, to sobie tu wpisujemy sobotę? No, ale bardziej do szkoły nas interesują poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, nie? No. Sobota, niedziela to weekend! No i tutaj się wpisuje rzeczy, które mamy zrobić. Tą kratkę wykorzystałam sobie pod przypinanie polaroidów. W zestawie jest tylko chyba 3 albo 4 takie spinacze i mi dużo brakowało. I szukałam, gdzie mogę znaleźć, ale okazało się, że te same spinacze można znaleźć w Homely za 12,99. Teraz najważniejsza kwestia, czyli to, co poleciła mi właśnie moja przyjaciółka. I to jest naprawdę mega fajna sprawa. Segregator. I teraz patrzcie na to. Dzisa wzięła sobie, czyli moja przyjaciółka, coś takiego, że ma segregator, wydrukowała sobie gotowe zdjęcia z Pinteresta, czyli z takiej aplikacji, którą wam tutaj wyświetlam. I tam możecie sobie znaleźć mnóstwo, zobaczcie, takich rzeczy. Typu na przykład jakiś kalendarz, typu jakiś taki, wiecie, planer na tydzień, czyli lista do zrobienia, happy day, na przykład tutaj jakieś rzeczy, które trzeba zrobić. Tutaj na przykład jakieś plany ważne, nieważne, do zapisania. No, co dalej, Jadusia? Pilne, niepilne, dalej. Do jakieś takie o. I na przykład dzisiaj sobie na przykład jakieś kategorie, przydziela sobie jakimiś takimi motywacyjnymi cytatami, co też jest fajne. O, na przykład tutaj już jest na wrzesień, kalendarz. Na przykład jakieś pomysły. I teraz co? Kupiłam sobie właśnie taki sam segregator, kupiłam sobie foliki, będę sobie to drukować. I wydaje mi się, że to jest mega fajna sprawa i nie trzeba do tego nawet kupować jakichś drogich kalendarzy czy planerów. To jest mega fajna opcja według mnie, także ja wam od razu podlinkuję tutaj i wam pokażę takie przykładowe rzeczy, które możecie sobie wydrukować. I co na pewno wam się super przydają, możecie sobie po nim pisać, coś planować. To wam bardzo ułatwi pracę na tydzień. Nadużka już tutaj chyba też planuje coś robić, także już wyciągnę jakieś rzeczy. Pokażę wam jak one malują. Dobra, co Nadużka wam pokaże jak one malują, a ja już się z wami żegnam. W takim razie dziękuję wam bardzo za odcinek, zostawiajcie łapki w górę, jeżeli taki odcinek wam się podobał. I oczywiście zostawiajcie też łapki dla Nadusi, bo wystąpiła w tym odcinku i mi pomogła przygotować dla was jakieś różne artykuły, bo pomogła opowiedzieć mi co jest fajne, a co nie jest fajne. Dobra, subskrybujcie kanał, a ja się już z wami żegnam do kolejnego odcinka.